Witajcie! Dziś zapraszam na domowe masło migdałowe w dwóch wersjach. Jedna na słodko, druga wytrawnie. Zaczynam od dokładnego umycia migdałów, tak żeby były jeszcze wilgotne. Patelnię podgrzewam, ma być dosyć mocno ciepła. Podgrzewam na średnim ogniu i na małym ogniu ocieplam migdały. Nie prażę, tylko ocieplam. Co jakiś czas mieszam, podrzucam, tak żeby z każdej strony były ciepłe, ale nie uprażone. Nie są gorące, można dłonią dotknąć, także nie podgrzewamy. Przekładam do misy malaxera. W tej wersji pierwszej, takiej neutralnej, powiedzmy bardziej słodkiej, dodaję olej MCT, można dodać jeszcze odrobinę wrzątku. Zależy od urządzenia, którym będziemy miksowali. Tak, żeby nie było grudek. Ja jeszcze dodam właśnie 2-3 łyżki wrzątku i blenduję do uzyskania w miarę gładkiej masy. Zależy, czy chcemy uzyskać gładką, czy chcemy uzyskać grudkowatą. Co jakiś czas jeszcze zdejmuję z brzegów misy. I blenduję, aż masa wygładzi się. To wymaga trochę czasu, robimy to z przerwami, jeśli obawiamy się, że silnik malaksera nam się za mocno przegrzeje. Tu wersja na słono, dodaje również odrobinę wrzątku, natkę, sól i oliwę z oliwek. Jeszcze odrobinę ostrej papryki i blenduję do uzyskania gładkiej konsystencji. Tak wygląda w wersji wytrawnej, czosnkowej. Teraz pokażę Wam, jak przygotuję z cukinią. Cukinie podgrzewam na patelni. Dodaję na koniec właśnie dwie łyżki masła migdałowego. Do tego cheddar i gotowe. Bardzo polecam jako szybki i prosty dodatek do Keto Dań. Zresztą nie tylko do Keto Dań. Więcej prostych inspiracji w stylu Keto, LCHF, znajdziecie w moich ebookach. Prostym keto, w bestsellerze mnóstwo pomysłów na cały dzień. Pozdrawiam, do następnego razu. Pa!